W rozdziale 4 pierwszej Księgi Mojżeszowej mamy zapisane dzieje Kaina i Abla. Religijność, a wiara gra tutaj kluczową rolę. Im więcej rozważa się poszczególne fragmenty pierwszej Księgi Mojżeszowej, tym silniejsze odnosi się wrażenie, że to właśnie tutaj zawarte są wszystkie wielkie prawdy Biblii i streszczona jest historia ludzkości. Tak więc czwarty rozdział w osobach Kaina i Abla pokazuje nam pierwszych przedstawicieli, prototypy religijnych ludzi tego świata i prawdziwych wierzących. Ponieważ urodzili się poza granicami Edenu i byli synami upadłego Adama, mieli jednakową upadłą naturę. W tej sprawie nie różnili się między sobą. Obaj byli grzesznikami, żaden z nich nie był niewinny. Gdyby różnica pomiędzy Kainem a Ablem wynikała z ich natury, to byłby to wystarczający dowód na to, że nie posiadali w sobie upadłej natury swego ojca. Gdyby tak rzeczywiście było, to łaska i wiara nie byłyby tu potrzebne. Niektórzy uczą, że każdy człowiek się rodzi z pewnymi zdolnościami, które przy ich właściwym użyciu umożliwiają mu powrót do Boga. Nauka taka zaprzecza jednak przedstawionym w tym rozdziale faktom. Kain i Abel nie urodzili się w ogrodzie, lecz poza jego granicami. Nie byli synami niewinnego, lecz grzesznego Adama. Na świat przyszli z naturą swego ojca i obojętnie na jakim etapie rozwoju i z jaką siłą ona by nie przejawiała się, fakt pozostaje faktem. Bądź co bądź wciąż pozostawała tą upadłą, zepsutą i nieuleczalną naturą, której nie dało się naprawić. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Nie tylko jest cielesne, ale jest jednoznacznie ciałem. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie tylko duchowe, ale jednoznacznie duchem. Tak poucza nas Ewangelia według Jana, 3 rozdział, 6 werset. Są to słowa Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli istniała kiedykolwiek stosowna okazja, aby na jaw wyszły różnorodne cechy, zdolności, właściwości i skłonności ludzkiej natury, to z pewnością było to właśnie za życia Kaina i Abla. Jeżeli rzeczywiście istniało w tej naturze jeszcze cokolwiek, przez co miałaby odzyskać swoją utraconą czystość i otworzyć drogę powrotu do Edenu, to zapewne wtedy nadszedł właściwy na to czas. Niestety nic podobnego nie miało miejsca. Obaj bracia byli zgubieni. Byli ciałem. Oprócz fizycznego, oczywistego znaczenia terminu ciało, istnieje w Słowie Bożym jeszcze jedno właściwe, pierwszoplanowe znaczenie tego słowa, słowa ciało. Ciało wyraża zepsutą ludzką naturę, zdominowaną przez grzech i cielesne, zmysłowe żądze. Możemy o tym przeczytać w wielu miejscach Słowa Bożego, ale na przykład może nam do tego posłużyć list do Rzymian, 6 rozdział, 6 werset, 7 rozdział, 18 werset. 8 rozdział od 8 do 9 wersetu oraz list do Galacjan, 5 rozdział, 17 werset, 19 werset, 24 werset. Jeśli chodzi o braci, nie byli czyści i nieskażeni. Adam utracił swoją czystość i nigdy jej nie odzyskał. Mógł być postrzegany jedynie jako upadła głowa grzesznego rodu. Przez jego nieposłuszeństwo każdy jego potomek znalazł się na stanowisku grzesznika i potępionego. List do Rzymian, 5 rozdział, 19 werset poświadcza to. Adam stał się zatrutym źródłem, z którego wypłynęły równie zatrute strumienie zrujnowanej i winnej ludzkości. Obumarłym pniem, z którego wyrosły gałęzie moralnie i duchowo martwego ludzkiego rodu.
Bez wątpienia jest tak, jak to już wcześniej zauważyliśmy, że Adam był obiektem cudownej łaski Bożej i żywo wierzył w obiecanego Zbawiciela. Niemniej jednak, jego wiara nie była czymś naturalnym. To jest czymś, co mogłoby, miałoby źródło w jego naturze, lecz była zakotwiczona w samym Bogu i wynikała z jego Bożego działania, o czym możemy przeczytać w liście do Efezjan. List do Efezjan, 1 rozdział 19-20 oraz 2 rozdział od 8-9. Ponieważ wiara Adama nie pochodziła z jego ludzkiej natury, nie mogła być przekazana dalej za pomocą ludzkich zdolności. Była czymś najwyższym, w najwyższym stopniu niedziedzicznym. Adam nie mógł wpoić swojej wiary Kainowi ani Abelowi. To, że ją w ogóle miał, było niczym innym, jak tylko owocem Bożej miłości. Została ona zaszczepiona w jego duszy przez boską moc, a sam Adam nie był w jej posiadaniu. Nie miał też zdolności przekazania swej natury następnym pokoleniom. Tylko to, co stanowiło nieodrodną część jego upadłej natury, mógł w naturalny sposób przekazać dalej, ale nic ponadto. A ponieważ stał się ojcem już w swoim upadłym stanie, również jego synowie znajdowali się w tej samej pożałowania godnej sytuacji. Musieli dzielić naturę tego, z którego zostali zrodzeni. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Tak uczy nas pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział 48 werset.